Co decyduje o sukcesie artysty? Sława u współczesnych czy uznanie u potomnych? Zdobycie pozycji czy może sukces finansowy? Wrodzony talent, a może łut szczęścia? Na tego typu pytania prawdopodobnie nie ma odpowiedzi, ale często zadajemy je sobie w zetknięciu z biografiami niektórych artystów. W programie zajęć pierwszej na ziemiach Polski Katedry Rysunku i Malarstwa, utworzonej na Uniwersytecie Wileńskim w 1797 roku, napisano o Franciszku Smuglewiczu: nauk wyzwolonych doktor, publiczny malarstwa profesor. Tym samym artysta osiągnął awans społeczny, na który wcześniej nie mógł liczyć na terenie Rzeczypospolitej żaden twórca. Dzięki temu awansowi malarz, który dotychczas był de facto rzemieślnikiem, został podniesiony do rangi uczonego. Smuglewicz był więc pierwszym polskim twórcą, który zyskał tytuł profesora malarstwa. Wraz z powstaniem Wileńskiej Katedry Rysunku i Malarstwa do pewnego stopnia urzeczywistniło się wielkie marzenie Stanisława Augusta o tym, aby stworzyć publiczną, profesjonalną uczelnię, która na wzór europejskich akademii w sposób metodyczny kształciłaby utalentowanych twórców. A Smuglewicz, obejmując tę katedrę, ostatecznie spełnił pokładane w niej nadzieje. Znajdujący się w gabinecie zespół 166 rysunków Franciszka Smuglewicza to zbiór duży i zróżnicowany. Prace pochodzą z rozmaitych okresów twórczości artysty, a także z różnych kolekcji. Dzięki temu jest on dość reprezentatywny i pozwala prześledzić artystyczny rozwój pierwszego w Polsce profesora malarstwa. W akademickim systemie kształcenia twórców rysunek stanowił bezapelacyjną podstawę wszelkiej działalności artystycznej. Uczyli się go zarówno malarze, rzeźbiarze, jak i architekci. Potrzeba nauki rysunku w oczywisty sposób wynika z praktyki warsztatowej, bowiem rysunek stanowi podstawę całego procesu twórczego. Myśląc o rysunku, nie sposób nie wspomnieć o szkicu, wynotowanej idei, szybkim zapisie pomysłu, ale także o coraz bardziej szczegółowych studiach, projektach, wreszcie kompozycjach dokładnie wykończonych, które nierzadko uznawano za dzieła same w sobie. Kiedy patrzymy na biografię Smuglewicza, wydaje się, że pisana mu była kariera artystyczna. Ojciec Franciszka, Łukasz Smuglewicz, był uznanym malarzem warszawskim. Mamy tutaj pracę, która potwierdza jego oczywisty warsztat. O jego wysokiej pozycji świadczył fakt, że posługiwał się tytułem malarza królewskiego na dworze Augusta III. Już od około 1750 roku Łukasz wraz ze swoim powinowatym Szymonem Czechowiczem prowadził prywatną szkołę malarstwa. W owym mieszczącym się na Starym Mieście atelier pod okiem ojca i wuja Franciszek wraz ze swoim bratem Antonim uczyli się podstaw sztuki. Ten znakomity i niezwykle plastyczny rysunek Łukasza Smuglewicza to projekt wykonany dla Stanisława Augusta, kolejnego władcy, z którym współpracował artysta. Jest to projekt dekoracji klatki schodowej do Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Praca datowana na 1766 rok zdradza znakomity warsztat artysty, który kształcił całe pokolenie twórców. Zarówno on, jak i Szymon Czechowicz bardzo szybko dostrzegli olbrzymi potencjał artystyczny i talent drzemiący w młodym Franciszku. Czechowicz z własnego doświadczenia wiedział, że
nic nie rozwinie talentu zdolnego młodzieńca tak, jak pobyt w Italii. Sam spędził 20 lat w Rzymie. Dlatego już jako 17-latek Franciszek w 1763 roku wyjechał do Rzymu. O sfinansowanie artystycznej edukacji w Wiecznym Mieście zadbał jego zapobiegliwy ojciec. Łukasz Smuglewicz wystarał się także o konieczne rekomendacje. W Rzymie Franciszek bardzo szybko wniknął w środowisko tamtejszych artystów, ale także intelektualistów. A otoczony zewsząd dziełami sztuki najwyższej klasy, mógł śmiało studiować zarówno dzieła antyczne, jak i te nowożytne. Pisał o tym w swoim znakomitym tekście poświęconym rzymskiej biografii Smuglewicza Mikołaj Baliszewski. Dodał, że w początkach swojej europejskiej formacji Smuglewicz zajmował się również studiami w plenerze. Tego typu działalność należała do ówczesnego kanonu edukacyjnego. Ilustrując tę kwestię, chciałabym zaprezentować dwa spośród kilku rysunków tego typu znajdujących się w zbiorze Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie one są dopracowanymi, wykończonymi kompozycjami, w których wyraźnie widać świetny warsztat. Ów warsztat, który młody Franciszek wyniósł z pracowni ojca. Pierwsza praca przedstawia drogę wśród antycznych ruin, druga to widok na słynną kaskadę w Tivoli oraz na fragment mostu San Rocco. Oba są przedstawieniami miejsc, które XVIII-wieczni twórcy bardzo chętnie i bardzo często dokumentowali. Rysunki Smuglewicza charakteryzuje z jednej strony wyjątkowa precyzja, z drugiej zaś swobodny, a przy tym bardzo różnorodny sposób operowania zarówno kreską, jak i plamą barwną. Opracowanie światłocieniowe rysunków wykonano za pomocą kreskowania, ale także nagromadzenia plamek, które tworzą modelunek światłocieniowy. Dzięki tym zabiegom rysownikowi udało się stworzyć harmonijne przedstawienia z niezwykle plastycznie oddanymi fakturami, a także z znakomicie oddaną roślinnością. Nie znamy dokładnie momentu powstania obu pejzaży, choć należy przypuszczać, że Smuglewicz narysował je w pierwszych latach swojego pobytu w Rzymie, w którym ostatecznie spędził aż 20 lat. Najwcześniejszą pracą artysty, która znajduje się w gabinecie Rycin, a której datowanie znamy, jest prezentowane tutaj studium aktu męskiego. Rysunek został wykonany kredkami. Przede wszystkim dostrzegamy sangwinę w dwóch tonach, ciemniejszym i jaśniejszym. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się możemy dostrzec zarówno szkic wykonany czarną kredką, jak i światła w najjaśniejszych partiach bardzo delikatnie naniesione kredką białą. Dzięki temu całość jest niezwykle plastyczna. Praca zdradza spory talent autora, mimo wyraźnych błędów w oddaniu anatomii. To jest szczególnie wyraźne w partii nóg modela. Po przybyciu do Rzymu Smuglewicz rozpoczął naukę w atelier wiedeńskiego malarza Antona von Marona. Niebawem, podobnie jak wielu jego uczniów, także Polak przeniósł się i rozpoczął studia w Akademii Świętego Łukasza, także pod okiem mistrza.
W ten sposób podążył dokładnie tą samą drogą, którą wcześniej przebył Czechowicz. Data umieszczona na rysunku jest w jego przypadku niezwykle ważna. Wskazuje na to, że praca powstała w roku 63, a więc zanim Smuglewicz rozpoczął studia w Akademii. Z kolei fizjonomia modela pokazuje, że jest to model, który bardzo ściśle współpracował z Akademią i rozpoznajemy go na bardzo licznych rysunkach akademickich z tego okresu. Wątpliwe jest, aby młody malarz mógł rysować z modela. Dużo bardziej prawdopodobne, że niniejsza praca to kopia rysunku powstałego w Akademii. Maron, który sam był profesorem uczelni, prawdopodobnie w swoim atelier stosował te same zasady kształcenia. Bardzo ważną zasadą w Akademii było to, aby początkujący malarze kopiowali ryciny przedstawiające kompozycje wybitnych twórców, ale także rysunki swoich profesorów i wybijających się uczniów starszych klas uczelni. Tę właśnie praktykę potwierdza kolejna praca Smuglewicza. Szkic prezentowany tutaj dotychczas umykał uwadze badaczy, dlatego w katalogu publikowany jest po raz pierwszy. Przedstawia on bratobójczy pojedynek Eteoklesa i Polinejkesa, opisany przez Sofoklesa w tragedii Król Edyp. Studenci Akademii Świętego Łukasza, przystępujący do konkursu malarstwa, musieli mierzyć się z tematami, częstokroć zaczerpniętymi z historii starożytnej lub też z wybitnych dzieł literackich. Tak właśnie było w roku 1665, kiedy pojedynek książąt tebańskich ogłoszono tematem konkursu. Pierwszą nagrodę otrzymała wówczas niezwykle dynamiczna kompozycja wykonana sangwiną i węglem autorstwa Niccolò Berrettiniego. Rysunek nadal znajduje się w zbiorach Akademii. Prezentowany szkic jest kopią zwycięskiej pracy Berrettiniego. Smuglewicz w bardzo szybkiej, wręcz mającej charakter notatki pracy, skoncentrował się przede wszystkim na sposobie zakomponowania tematu. Pominął szczegóły uzbrojenia, natomiast podkreślił, co istotne, kulisowe pojawianie się kolejnych partii rysunku. Warto zwrócić uwagę na żołnierza widocznego w lewym dolnym rogu, który tak jak w oryginalnej pracy jest dokładnie zacieniony. Kolejnym bardzo ważnym etapem kształcenia młodych akademików było kopiowanie pełnowymiarowych rzeźb. Rzym wraz ze swoimi kolekcjami stanowił idealne miejsce do takich studiów. Z uwagi na fundamentalne znaczenie rzeźb i ich kopiowania, takie zadania zlecano studentom najniższej, trzeciej klasy. Zadania konkursowe miały sprawdzać ich zdobyte umiejętności. Posąg młodego satyra grającego na flecie to rzymska kopia hellenistycznej rzeźby z muzeów kapitolińskich. Wyraźny modelunek światłocieniowy został uzyskany przez bardzo delikatne kreskowanie, a załamania płaszczyzn podkreślone siatką niewielkich szrafowań. Na szczególną uwagę zasługuje staranne przygotowanie podłoża. Otóż papier został zagruntowany, czyli powleczony bardzo dokładnie farbą kryjącą w kolorze kremowym. Dzięki temu artysta uzyskał wrażenie miękkiego przechodzenia tonów. Widoczny na kolejnym rysunku marmurowy
ponadnaturalnej wielkości posąg został odkryty pod koniec XV wieku, a następnie umieszczony w watykańskim belwederze. Od tego czasu stał się jedną z najbardziej znanych i cenionych rzeźb. Smuglewicz kopiował Apolla Belwederskiego kilkukrotnie. Rysunek przesłany królowi poświadcza, że artysta w najwyższym stopniu opanował sztukę kopiowania rzeźb. Warsztat rysownika zakładał opanowanie poprawnego ukazania anatomii ludzkiej, pokazania dokładnego proporcji ciała ludzkiego, a także umiejętnością oddania modelunku światłocieniowego. Umiejętności Smuglewicza bardzo szybko zostały docenione przez szacowne grono profesorów Akademii. W 1766 roku otrzymał on medal w konkursie klementyńskim. Wówczas to studenci najwyższej klasy malarstwa, a do nich zaliczał się Smuglewicz, musieli opracować rozbudowaną biblijną scenę przedstawiającą ofiarę Melchizedeka. Piękna kompozycja wykonana sangwiną przez Polaka została nagrodzona złotym medalem. Tym samym ponownie Smuglewicz powtórzył sukces swojego nauczyciela i poprzednika Szymona Czechowicza, który 50 lat wcześniej również otrzymał złoty medal w dziedzinie malarstwa. Nagrodzona praca pozostaje w zbiorach Akademii, jednak Smuglewicz po latach opracował ponownie ten sam temat. W pracy nad prezentowanym tutaj rysunkiem artysta bardzo wyraźnie nawiązał do konkursowej realizacji. Powtórzył zasadniczy układ kompozycyjny, a także powielił sposób pokazania głównych postaci, a więc kapłana Melchizedeka i Abrahama. Zrezygnował natomiast z dużej bryły ołtarza ofiarnego, która widnieje na rzymskiej pracy, oraz miejskich zabudowań widocznych w tle. Rysunek warszawski to praca dojrzałego artysty. Świadczy o tym śmiały i pewny sposób rysowania. Rysunek pochodzi z serii ilustracji do Księgi Rodzaju, nad którą Smuglewicz pracował w Warszawie w latach 90. Rysunki z umieszczonymi pod nimi inskrypcjami, są to wersety z Biblii, powstały z myślą o dużej serii graficznej. Niestety do jej realizacji nigdy nie doszło. Nagroda, jaką przyznano Smuglewiczowi w Rzymie za ofiarę Melchizedeka, odbiła się szerokim echem w kraju. Zgodnie z dawnymi ustaleniami badaczy, sukces młodego malarza miał przekonać Stanisława Augusta do finansowego wsparcia artysty. Pamiętajmy, że dotychczas finansował jego pobyt w Rzymie ojciec. Obecnie, w dużej mierze dzięki ustaleniom Zbigniewa Michalczyka, należy uznać, że król już wcześniej zdecydował się na to, aby włączyć Franciszka w poczet swoich stypendystów. Zapewne skłonił go do tego przedsiębiorczy ojciec artysty. Obecność w królewskiej kolekcji wczesnych rysunkowych prac malarza także przemawia za tą hipotezą. Pobierając pensję od króla, stypendysta zobowiązany był do przesyłania mu efektów swojej pracy, a także kopii wyjątkowo interesujących dzieł. Wśród wysłanych do Warszawy prac na szczególną uwagę zasługują wielkoformatowe kopie fresków Rafaela. Przedmiotem szczególnego zainteresowania XVIII-wiecznych kolekcjonerów były dzieła przede wszystkim grupy ściśle określonych malarzy. Wśród nich Guido Reniego, braci Caracci, Carla Maratti i oczywiście Rafaela.
Ponieważ oryginały były niemal niedostępne, z chęcią zbierano ich kopie. Te wykonane z oryginałów ceniono najwyżej. Przesłane królowi prace wykonano w roku 1765. Powstały one według oryginalnych fresków w salach watykańskich bez pośrednictwa niezwykle popularnych wówczas rycin. Wskazuje na to zarówno duży rozmiar każdej z prac, ale co bardziej istotne, także przekłamania perspektywiczne, a dodatkowo ówczesna praktyka. Rodzina starca uciekająca przed pożarem to fragment fresku ze ściany sali pożaru w Borgo, natomiast jeździec na wspiętym koniu to fragment kompozycji widniejącej w sali Heliodora. Oba rysunki oraz trzy inne kopie z sal watykańskich zostały wykonane na różnych podłożach, przez co wyraźnie uwidacznia się ich studyjny charakter. Młody artysta badał możliwości, jakie daje użycie różnych kredek, a także różnych podłoży przygotowanych w zupełnie odmienny sposób. Pierwszy rysunek wykonano sangwiną na papierze zagruntowanym na niebiesko. Gładkość podłoża, rozcieranie kredki w niektórych partiach, a także połączenie ciemniejszych i jaśniejszych tonów sangwiny dało znakomite efekty. Miękki modelunek światłocieniowy zestawiony z gęstą siatką szrafowań doskonale uwypuklił muskulaturę zaprezentowanych tu postaci. Kolejny rysunek, wykonany czarną kredką na papierze zagruntowanym w kolorze beżowo-szarym, zdradza brak wprawy w ukazaniu skrótów perspektywicznych oraz problemy z ukazywaniem fizjonomii zwierząt. Nie wiadomo, kiedy prace te znalazły się w kolekcji królewskiej. Z korespondencji Franciszka z bratem Antonim wynika, że nierzadko następowały opóźnienia w transportach. Niekiedy prace docierały w złym stanie. Niestety, takie wzmianki są rzadkością. Jednak wśród nich warto wymienić list Smuglewicza do króla z 1771 roku. Artysta wymienia w nim przesłane królowi rysunki, a także jedną mistrzowską pracę, która, jak sam pisze, reprezentuje nieludzką surowość Brutusa nad dwoma synami swojemi. Temat odnosi się do początków Republiki Rzymskiej i opiewa obywatelskie cnoty władcy. Nie dziwi więc, że ten przepiękny rysunek, oprawiony za szkłem, zawisł w salach Zamku Królewskiego. Ponadto, gdy król zmuszony został do opuszczenia Warszawy i planował swój wyjazd do Rzymu, praca ta znalazła się wśród wyselekcjonowanych dzieł, które monarcha zamierzał zabrać ze sobą. W tym miejscu chciałabym przejść do drugiej grupy rysunków, na przykładzie których omówię intelektualny aspekt twórczości Smuglewicza. Formacja artystyczna i intelektualna, jaką w Rzymskiej Akademii przeszedł Smuglewicz, znajduje wyraźne odzwierciedlenie w doborze tematu i sposobie budowania kompozycji jego prac. Aleksandra Bernatowicz w swojej znakomitej książce poświęconej warszawskim malarzom doby stanisławowskiej nakreśliła wyraźną granicę pomiędzy artystą rzemieślnikiem a artystą żyjącym z dzieł intelektu, którego za Janem Białostockim określiła mianem Doctus Artifex. Tę granicę wyznaczają książki w księgozbiorze artysty oraz te, których używał,
które znał, które wykorzystywał. Wiadomo, że w księgozbiorze Smuglewicza znajdowały się ilustrowane wydawnictwa oraz ryciny związane przede wszystkim z historią antyczną oraz starożytnościami. Z pewnością znał też ikonologię Cezarego Ripy. Świadczą o tym dwa mało znane rysunki. Oba pochodzą nie z kolekcji królewskiej, ale z zasobów dawnego Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy ukazuje półnagą kobietę z rogiem obfitości, przez który błędnie rozpoznano temat przedstawienia właśnie jako obfitość. Sugeruje to napis widoczny na montażu w języku francuskim – l'abondance. Sięgnijmy jednak po ikonologię. Prześliczna i powabna dzieweczka naga o przepięknie i subtelnie ułożonej fryzurze. W obu rękach trzyma róg obfitości, zasłaniający jej przodek tak, by nie było widać części bardziej wstydliwych. Wysypuje z niego rozmaite, przydatne człowiekowi rzeczy. Przytoczony opis odnosi się więc do personifikacji łaski Boga. Równie dokładnie Smuglewicz wykorzystał opis roztropności. Prudentia to kobieta, która ma dwie twarze, w jednej dłoni dzierży strzałę z owiniętą wokół niej rybą. W lewej ręce trzyma lusterko, w którym przegląda się i kontempluje. U jej stóp leży jeleń o rozłożystych rogach. W tym rysunku dodatkowo Smuglewicz powiązał wizerunek roztropności z emblematem przedstawiającym uściśnięte dłonie oraz łacińskim mottem. Niewykluczone, że rysunek ten można powiązać z poszukiwaniami odpowiedniej oprawy ikonograficznej publicznych wnętrz Zamku Królewskiego. Przykładowo, w sali rady miała znaleźć się para rzeźb przedstawiających milczenie i roztropność. Wśród omawianych rysunków dokumentujących artystyczne próby i poszukiwania są także studia przygotowawcze do konkretnych, zrealizowanych obrazów. Jeden z nich jest opracowanym szkicowo rysunkiem, będącym wstępną kompozycją obrazu Sąd nad Arystydesem z 1788 roku. To kolejna praca ilustrująca cnoty obywatelskie wybitnych Rzymian i Greków. W porównaniu z ukończonym dziełem, które znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie, a także jego autorską repliką z Muzeum Narodowego w Krakowie, rysunek tchnie lekkością i swobodą kreski. Uwidacznia się w nim prawdziwe disegno, a więc zapis pomysłu, pierwszej idei, którą następnie artysta planował doprecyzować i dopracować. Analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zobrazowania epizodu z życia Herkulesa, opisanego przez Ksenofonta we wspomnieniach o Sokratesie. Herkules, stojący na rozstaju dróg, zastanawia się, czy wybrać prostą drogę beztroski i rozwiązłości, czy też krętą drogę cnoty. Ta praca to popis swobody rysunkowej artysty. Smuglewicz kilkoma pociągnięciami grafitu oraz szybkimi ruchami pędzla w partiach lawowanych kreśli plan dzieła. Skupia się na uchwyceniu pomysłu, nie przejmując się nieznacznymi błędami anatomicznymi. Pomysłowi temu pozostaje wierny w ostatecznej wersji obrazu, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Choć w przygotowanym przeze mnie wyborze rysunków zdecydowanie dominują prace związane ze starożytnością, należy wyraźnie zaznaczyć, że w twórczości Smuglewicza bardzo ważną rolę odegrały przedstawienia religijne. Jako wzięty malarz, który posiadał dobrze prosperujące atelier, realizował liczne zamówienia do kościołów na terenie całej Rzeczpospolitej.
zebranie pełnego, zachowanego ewra artysty, a także ocena wkładu jego uczniów i współpracowników to odrębne zagadnienie. Sygnalizując jednak ten wątek, chciałabym zaprezentować studium do obrazu namalowane do wileńskiego kościoła Najświętszego Odkupiciela przy klasztorze Trynitarzy na Antokolu. Obraz powstał w latach 90. XVIII wieku. Smuglewicz, co charakterystyczne dla jego wielu realizacji, zdecydował się na całkowicie nowatorski sposób przedstawienia świętego Kajetana. W dotychczasowej ikonografii włoski święty, którego kult szerzyli trynitarze, ukazywany bywał głównie z lilią, z dzieciątkiem Jezus bądź z księgą. Smuglewicz natomiast podkreślił przede wszystkim wkład Kajetana w stworzenie wspólnoty kleryków regularnych. Ukazał świętego w refektarzu w chwili, gdy błogosławi chleb. Także i tu, podobnie jak w przypadku innych studiów do obrazu, realizacja malarska wyraźnie ustępuje rysunkowi. Obrazowi brak widocznej tu dynamiki, lekkości i swobody. Ten krótki przegląd rysunków Smuglewicza miał przybliżyć sylwetkę malarza i rysownika, który przez współczesnych był ceniony niezwykle wysoko. Już jego wczesne prace zdradzają duży talent oraz chęć poszukiwania nowych rozwiązań i ambicje. Jednocześnie już w nich widać pewną niestabilność poziomu wykonania. Będzie ona obecna w całej twórczości artysty. Niekiedy w obrębie tej samej kompozycji na rysunku wysokiej klasy pojawiają się pomniejsze błędy, często w budowie anatomicznej. W innych przypadkach, skupiając się na konstruowaniu interesującej kompozycji, artysta pozwalał sobie na złe, wręcz nieudolne elementy. W późniejszych kompozycjach wyraziście uwidacznia się duża swoboda rysunku i lekkość ręki. W szkicach i wstępnych studiach Smuglewicz chętnie wykorzystywał mocne, śmiałe plamy tuszu zestawione z szybkim, dość umownym konturem. Wydaje się, że niektóre błędy wynikały raczej z niefrasobliwości i dezynwoltury artysty, nie zaś z braku umiejętności i opanowania warsztatu. To, co w sposób bardzo jaskrawy uwidacznia się w pracach rysunkowych, a szczególnie w szkicach wstępnych, to poszukiwanie nowych ujęć znanych tematów oraz chęć stworzenia propozycji indywidualnych i nowatorskich. Kontrastuje to wyraźnie z realizacjami malarskimi lub ostatecznymi, rysunkowymi wersjami przedstawień, w których przeważa podporządkowanie konwencji. W trakcie swojej prezentacji wielokrotnie przywoływałam Stanisława Augusta i Smuglewicza. Chciałabym jednak wyraźnie podkreślić, że artysta nigdy nie stał się nadwornym malarzem monarchy. Owszem, można zaliczyć go do królewskich peintres pensionnés, których zagraniczną edukację opłacał władca. I choć bezsprzecznie pozostawał w orbicie wpływów i przywilejów monarszego dworu, stworzył po powrocie do Warszawy prywatne atelier. Z pewnością bardzo interesujące byłoby bliższe zbadanie tych relacji. Wiadomo, że król chętnie osobiście odwiedzał pracownię malarza. Zainwestował także dużą kwotę w ambitny projekt stworzenia serii graficznej obrazującej scenę historii Polski. Znamienne jest także, że Smuglewicz nigdy nie pojawił się w strukturze projektowanej przez Stanisława Augusta uczelni artystycznej. Nie działał też w zamkowej malarni Marcella Baccarellego, którą Aleksandra Bernatowicz określa mianem niedoszłej akademii. A jednak, paradoksalnie, to on stanął na czele katedry rysunku i malarstwa. I to właśnie Franciszek Smuglewicz, opierając się na kanonie nauczania malarstwa wyniesionym z Rzymskiej Akademii Świętego Łukasza,
opracował program metodyki kształcenia artystów. Zaś będąc pierwszym profesorem malarstwa Uniwersytetu Wileńskiego, wykształcił całe kolejne pokolenie twórców.